Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Dzisiejszy materiał krótki, aczkolwiek jest to taka zajawka, gdzie pokażę Wam, jak bardzo ważny wpływ na wydajność w kontekście gier ma pamięć na platformie X570. Lecimy z tematem. Ryzen 7 3700X, 4250 MHz, chłodzenie powietrzem i uwaga, Navi 5700XT Gaming X, czyli ciekawa konstrukcja ze stajni MSI. Zauważyłem, że dużo osób paruje akurat podobne konfigi z pamięciami 3200 CL 16, 18, 18, 36 T2. Takie same ustawienia, parametry pamięci można zobaczyć na wielu portalach testowych. No i stwierdziłem przy okazji, akurat bawiąc się tym sprzętem, a zobaczę, jakie różnice w Full HD, czyli akurat w rozdzielczości, w której Navi 5700XT radzi sobie świetnie, będziemy mogli zaobserwować. No i jak widzicie, po lewej 3200 CL 16, 18, 18, 38 T2, po prawej 3733 MHz CL 16, 16, 16, 36 T1. No i minimalny, maksymalny, jakiś średni FPS mają całkiem ciekawy rozjazd. Oczywiście w jednym i drugim wypadku Infinity Fabric 1 do 1, co jest bardzo istotne. No i teraz lecimy z Wiedźminem, Dziki Gon. Oczywiście ustawienia Uber, również Full HD, Hairworks On, z tym, że bez antialiasingu. Novigrad, miejsce testowe, które solidnie dociąża proca, jak i cały podsystem pamięci, czyli tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć dobitnie, jak ważnym elementem jest pamięć. No i słuchajcie, wkrótce, akurat będę teraz pracować nad tym materiałem, już troszkę porobiłem, ale jeszcze zostało mi sporo roboty. Mianowicie chodzi mi o materiał, gdzie zobaczycie rozszerzoną o więcej gier oraz więcej rozdzielczości podobną koncepcję, z tym, że na Ryzenie 9 3950X sparowanym z RTX-em 2080 Super. No i zobaczcie, co się dzieje. Minimalny FPS, średni i wysoki, oczywiście różnica w wypadku każdego, natomiast minimalny jest najważniejszy. No i tutaj pamiętajcie, im wydajniejsza karta graficzna, tym te różnice będą większe. Dla osób posiadających przykładowo monitory 120 Hz, no robi to solidną różnicę. Natomiast w Tomb Raiderze to karta graficzna jest w tym wypadku ograniczeniem. Dobra. Tak jak widzicie, marginalne różnice. A skoro przy zestawach mid-endowych jesteśmy, przy platformie mid-endowej, to chciałem Was serdecznie zaprosić do zapoznania się ze stroną HardPC, ekipę HardPC, a dokładnie Jarka, który jest odpowiedzialny za budowanie konfiguracji, za nadzór nad tymi konfiguracjami. Znam, jest to naprawdę świetny gość, pasjonat, człowiek, który wkłada serducho w to, co robi. I tak samo jak my w Xtreme Hardware zajmujemy się topowymi sprzętami i wkładamy masę pasji, zaangażowania i pracy w to, co robimy, tak ekipa HardPC zajmuje się w podobny sposób sprzętem z niższej półki. To, co wyróżnia według mnie chłopaków z HardPC, to właśnie przede wszystkim podejście do klienta indywidualne, fakt, że podkręcają Wam na życzenie platformy, nie biorąc za to nawet grosza, co dla wielu osób jest bardzo istotne, i macie zapewnioną długofalową współpracę, świetną obsługę i przede wszystkim do czynienia z osobami kompetentnymi, także w 100% polecam. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!